Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Nie ma krasy ani piękności, i widzieliśmy go, i nie było na co spojrzeć, i poczytaliśmy go za trędowatego. Widownia się zmienia. Jesteśmy przed pretorium Piłata. Matka Bolesna stoi z dala w zakątku, bo blisko pełno ludu. Święte niewiasty wokół niej, a my również przy niej. Patrzy Maryja na ten tłum falujący, wrzaskliwy. Widzi, jak wśród tej zgrai miejskiej uwijają się kapłani i uczeni w piśmie, podjudzając, rozdając pieniądze i obietnice, by nie ustawali, lecz domagali się stanowczo śmierci Nazarejczyka. Nagle ucisza się hałas. Na platformę pałacu wychodzi Piłat, a za nim żołnierze wprowadzają jakąś postać. Ciałem Najświętszej Dziewicy wstrząsa okropny dreszcz. Serce, zdaje się, już pęka. Lecz nie dana jej była ta szczęśliwa chwila, by umrzeć i nie patrzeć na katusze swego dziecka. Miała z nim pić gorycz aż do ostatniej chwili. I do tego umocnił ją Bóg. Tą postacią był Jezus. Bolesne było pierwsze spojrzenie Maryi na swego Syna. Pierwsze od ostatniego pożegnania. Była to postać ledwo podobna do ludzkiej. Twarz zalana krwią. Głowa schylona pod ciężarem strasznej korony z cierni. Pierś i ręce jak jedna rana. Na barkach zarzucony jakiś łachman. To jest jej Syn, jej Jezus. Okrutna rzeczywistości. Tłum uderzony tak strasznym widokiem zamilkł również, a Piłat, jakby chcąc upewnić obecnych, że to widmo jest rzeczywiście ludzką postacią, wskazując ręką na Jezusa, powiedział: oto człowiek. Matko, czy słyszysz? Twój Syn jest w takim stanie, że trzeba zapewnienia, że On jest człowiekiem. Zamilkła ciżba. Teraz już nareszcie uwolnią Jezusa, uczują litość nad Nim, bo przecież jest On tylko cieniem człowieka, skatowany, zbity, sponiewierany, zamieniony cały w jedną ranę. Wzbudzi litość w kamiennych sercach. Tak, wzruszyłyby się nawet kamienie, ale nie serca faryzeuszów, oddane mocą ciemności. Spostrzegając, że to milczenie jest dla nich niekorzystne, że może się obudzić litość dla Nazarejczyka, przebiegają tłumy i na nowo je podjudzają.
I wnet do uszu Maryi dochodzi wrzawa, straszny krzyk wzmagający się coraz bardziej. Strać go, strać go, ukrzyżuj. O jakim strasznym echem odbiły się w sercu matki te wrzaski. Co im zawinił Jezus? Za co żądają nań śmierci? Czy to nie ten sam, co uzdrawiał tysiące ich chorób i niemocy? Co karmił ich cudownie chlebem? Co zawsze miał dla nich serce otwarte, pełne litości? Oto człowiek. Rozważanie męki Zbawiciela i Jego Matki wznosi nas ponad stosunki jerozolimskie, odrywa nas od faryzeuszów i kapłanów, głównych narzędzi śmierci Jezusa, a każe nam się przypatrzyć prawdziwej przyczynie tej męki i śmierci, to jest grzechowi. Nie faryzeusze, nie Piłat, lecz grzech jedynie był przyczyną śmierci Jezusa. Choć oni również, będąc sługami ciemności, sługami grzechu, działali tak jak sam grzech. I tak działali i działają wszyscy, którzy popełniali i popełniają grzechy. Wiele scen z męki Chrystusa wydaje się nam wprost niewytłumaczalnymi. Nie możemy pojąć, jak Żydzi i kaci mogli być tak okrutni, bez odrobiny litości. A gdybyśmy się zastanowili nad sobą, ujrzelibyśmy z przerażeniem, że my jota w jotę postępujemy tak jak faryzeusze i motłoch jerozolimski. Bo zważmy tylko jedno. Dlaczego tyle Jezus cierpiał? Dlaczego pozwoliłby serce Jego Matki Niepokalanej przeszywały tak straszne miecze? Oto dlatego, by nam okazać, jak straszny jest grzech, jak wielka Jego złość, gdy aż tyle bólu trzeba było na Jego zgładzenie. Czemuż więc pomimo takiej ofiary, pomimo tylu cierpień i niewinnej śmierci, tyle grzechów się popełnia? Litujemy się nad Jezusem, nad Jego bolesną Matką, bo przecież to ofiary zupełnie niewinne, dla innych cierpiące okrutnie. A po chwili wzruszenia na modlitwie, w czasie kazania lub czytania, zapominamy o wszystkim. Zapominamy o tym wstrząsającym widoku Jezusa na platformie Pałacu Piłata, żebrzącego całym swym wyglądem zlitowania i choć odrobiny miłości. Przyłączamy się do tłuszczy i codziennymi, dobrowolnymi grzechami wołamy wraz z nią: ukrzyżuj go. Nie jest to jakiś sztuczny wymysł. Jest to najistotniejsza rzeczywistość. Kto nie jest z Jezusem, jest przeciw Niemu. A Jezus i grzech wzajemnie się wykluczają. Czy mielibyśmy serce, stojąc przy Matce Najświętszej w ufranek Wielkiego Piątku, wołać, by ukrzyżowano Jezusa? A ileż razy teraz tak czynimy? Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce
znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.